Cześć Artur. Cześć, Sandra. Chciałabym dzisiaj z Tobą porozmawiać o rozwiązaniu dla banków hipotecznych. Wiem, że jesteś po wdrożeniu rejestru zabezpieczeń listów zastawnych u dwóch klientów. Chciałabym, żebyś dzisiaj z nami podzielił się swoimi wrażeniami i doświadczeniem z tych projektów. Pierwsze pytanie, które przychodzi mi na myśl, to skąd pomysł na dedykowaną aplikację do obsługi rejestru zabezpieczeń listów zastawnych? Inicjatywa wyszła od jednego z polskich banków hipotecznych. Bank ten wcześniej obsługiwał rejestr przede wszystkim ręcznie. To było bardzo pracochłonne i rodziło też sporo problemów, błędów. Problemy te stały się szczególnie dokuczliwe, kiedy bank zaczął przejmować duże paczki, setki kredytów hipotecznych od swojego banku matki. Dedykowany do obsługi rejestru zespół pracowników banku, nie był w stanie przerobić takich ilości kredytów w jakimś sensownym czasie. Rozwiązywano to dokooptowując do zespołu pracowników z innych komórek banku, czyli takim pospolitym ruszeniem. Problemy były też ze sprawozdawczością, tą obowiązkową dotyczącą rejestru. Sprawozdania były tworzone, ale z wykorzystaniem pewnych uproszczonych, powiedzmy, algorytmów. Istniało ryzyko, że jeśli ktoś się dobrze przyjrzy, jak te sprawozdania są tworzone i co pokazują, no to bank będzie miał problemy. Że bank stanął przed wyborem. Albo kontynuować pracę w dotychczasowym reżimie, co najwyżej próbując jakoś tak doraźnie łatać pewne dziury, albo zainwestować w dedykowaną aplikację. Czy ta aplikacja rzeczywiście spełnia wszystkie wymagania banku hipotecznego związanego z obsługą rejestru? Na to pytanie można odpowiedzieć jakby z dwóch punktów widzenia. Pierwszy, taki formalno-prawny, czyli czy aplikacja spełnia wymagania zdefiniowane w ustawie czy rekomendacji KNF-u. Wiemy, że nasi klienci przechodzili kontrolę KNF-u i wiemy, że żadne uwagi co do funkcjonowania naszej aplikacji nie były zgłaszane. Drugi punkt widzenia, no to już jest taki biznesowo-operacyjny, czyli czy nasza aplikacja rzeczywiście pomogła rozwiązać te problemy, o których mówiłem wcześniej. Najlepiej na to pytanie odpowiedzieliby przedstawiciele naszych klientów. Jesteśmy gotowi zorganizować spotkanie odpowiednie. Natomiast ja, opierając się na informacji zwrotnej z tych banków, bo jesteśmy przecież w ciągłym kontakcie i z, powiedzmy, z osobami kierowniczymi odpowiadającymi w ogóle za rejestr zabezpieczenia listów zastawnych w tym banku i z pracownikami operacyjnymi, którzy już faktycznie obsługują rejestr, no powiem, że raczej tak. Wdrożyliśmy szereg funkcji, które znacznie zmniejszyły pracochłonność obsługi rejestru. Na przykład identyfikacja zdarzeń, czyli tak naprawdę zmian wartości pewnych atrybutów. Przede wszystkim chodzi o kredyty hipoteczne. Jest u nas całkowicie zautomatyzowana. To jest w szczególności ważne na przykład w przypadku kredytów, które są wpisane do rejestru, na w trakcie swojego życia przestały spełniać kryteria wpisania do rejestru. Jeżeli bank w rejestrze dorobił się tysięcy lub dziesiątków tysięcy wpisów, no to można sobie wyobrazić, że robienie tego ręcznie, trzeba to robić praktycznie codziennie, no jest mocno pracochłonne. U nas, jak ja powiedziałem, jest to całkowicie zautomatyzowane. Kolejna kwestia, weryfikacje ręczne, czyli to, co już faktycznie wykonuje pracownik operacyjny, weryfikacja danych pochodzących, czy zgodności danych pochodzących z systemów banku z rzeczywistością, czyli z zapisami umowy kredytowej, czy z
księgą wieczystą. U nas to się odbywa na podstawie zdefiniowanych formularzy weryfikacyjnych, czyli pracownik nie musi tak naprawdę pamiętać, co on ma, dokładnie jakie atrybuty musi weryfikować. To wynika wprost z formularza weryfikacyjnego, z którym pracuję. Wdrożyliśmy też funkcjonalność, która jest w praktyce niemożliwa do realizacji przy ręcznej obsłudze rejestru, a mianowicie możliwość weryfikacji całych pól wniosków na podstawie wybranej próby, tak? Próby kredytów. Ta funkcjonalność znacznie zmniejsza pracochłonność obsługi rejestru, zwłaszcza z punktu widzenia powierników. Kolejną taką bolączką przy ręcznej obsłudze rejestru jest tworzenie wniosków o wzmianki, czyli wniosków o ujawnienie wpisu w księdze wieczystej. Nasza aplikacja takie wnioski generuje całkowicie automatycznie. Daliśmy też bankowi narzędzie dla skutecznej kontroli tych procesów obsługi rejestru. Każdy wpis posiada w naszej aplikacji swoją historię. Nie jest to jakiś informatyczny log systemowy, jest to informacja łatwo dostępna dla typowego użytkownika biznesowego, no i co, co ważne, też łatwo zrozumiała dla użytkownika biznesowego. Poprawiliśmy też kwestię raportowania. Można powiedzieć, że aplikacja posiada dedykowany moduł raportowy. Algorytmy przygotowujące te raporty no nie zawierają jakichś szczególnych uproszczeń. Czyli aplikacja spełnia wszystkie wymagania związane z wymaganiami prawnymi, a czy posiada jakieś inne dodatkowe funkcje? Tak, już na etapie projektowania aplikacji zidentyfikowaliśmy szereg funkcji, które aczkolwiek no, nie wynikają w żaden sposób z wymagań formalnych, no jednak są przydatne dla obsługi rejestru. Nie chcę tutaj wchodzić za bardzo w szczegóły, dlatego że no, te funkcje działają w pewnym kontekście, tak, żeby zrozumieć, na czym polega ich przydatność, no, musiałbym opisać cały ten kontekst. Ale jeśli ktoś jest zainteresowany, to oczywiście jesteśmy gotowi porozmawiać o tym bardziej szczegółowo bądź zademonstrować. Arturze, jak najbardziej. A ile czasu zajmuje wdrożenie takiej aplikacji? W dużej mierze to zależy od samego banku hipotecznego. Na podstawie naszych doświadczeń my z reguły celujemy w taki okres 6 miesięcy. Tak? To jest okres, nazwijmy to, czas bezpieczny. Taki, tak? To nie oznacza 6 miesięcy jakiejś intensywnej pracy armii ludzi po stronie banku. To raczej jest małe zaangażowanie, jeżeli chodzi o roboczo dni, po prostu potrzebny jest pewien upływ czasu. No, wynika to z szeregu kwestii. No, po pierwsze, wdrażając naszą aplikację, no, my się musimy wpisać w jakiś ogólny grafik i plan prac po stronie banku. Nie możemy oczekiwać, że po prostu bank rzuci wszystko i będzie wyłącznie pracował na rzecz naszej aplikacji. Druga kwestia, no wdrażamy też czasem w bankach hipotecznych, które dopiero się tworzą, tak? I w momencie, kiedy my się tam pojawiamy, bank de facto istnieje jedynie na papierze. Trudno oczekiwać, że w takiej sytuacji zaangażowanie pracowników banku będzie 100%. Wiadomo, że oni mają dużo innej pracy. No i też trudno oczekiwać, że bank będzie znał odpowiedzi na wszystkie pytania, tak, które będziemy zadawali. Po prostu te odpowiedzi będą znane, kiedy bank no, się zorganizuje. Stąd to 6 miesięcy.
Dobrze, Arturze, to jakie zaangażowanie po stronie banku jest potrzebne do wdrożenia aplikacji? Tak jak mówiłem, nie jest ono wielkie i też no, poza jakimś może kierownikiem projektu ze strony banku, nie jest ono wymagane od przez to całe 6 miesięcy, od początku do końca. Na różnych etapach potrzebujemy jakby różnych specjalistów ze strony banku. Zaczynamy zawsze od takiej najbardziej pracochłonnego zadania. To jest integracja naszej aplikacji ze źródłami danych transakcyjnych po stronie banku. Czyli najczęściej to jest hurtownia danych. Czyli w pierwszej fazie projektu potrzebujemy ze strony banku osób, które znają strukturę hurtowni danych banku, bądź też samych tych systemów źródłowych, skąd się biorą te dane. Pracownicy już tacy bardziej biznesowo-operacyjni, którzy faktycznie będą obsługiwali później rejestr, mogą zostać włączeni na trochę późniejszym okresie, trochę późniejszym etapie projektu. W ich przypadku to jest zapoznanie generalne z aplikacją, ogólną strukturą, procesami, szkolenia już takie bardziej stanowiskowe i oczywiście testy akceptacyjne. Nie są to jakieś pracochłonne czynności. Aplikacja jest mocno intuicyjna i w gruncie rzeczy bardzo prosta, tak od strony użytkownika. W związku z czym szkolenie, no to w większości przypadków można zamknąć dosłownie w jednym dniu. Testy też nie są jakieś mocno rozległe ani skomplikowane. Można je wykonać dosłownie w tydzień. Dobrze, opowiedziałeś, jakie zaangażowanie jest po stronie banku w czasie wdrożenia aplikacji, a jakie wsparcie jest potrzebne po wdrożeniu systemu. Z Twojego doświadczenia, z czym klient może mieć problem? No, najczęściej problemy wynikają z dwóch, myślę, że w dwóch obszarach. Tak? Pierwszy jest typowy dla w zasadzie każdego wdrożenia nowej aplikacji. I on jest związany z małym doświadczeniem i niepewnością użytkowników. W tym okresie dostajemy no, nie to, że zgłoszenia błędów, a wiele takich pytań tam, typu, że coś zrobiłem, czy na pewno dobrze zrobiłem, albo coś zrobiłem, a aplikacja odpowiedziała mi tak, czy to tak powinno być, czy może to jest jakiś błąd. To jest przejściowe, tak? To trwa tam parę tygodni i się kończy. Drugi obszar to jest związany właśnie z importem danych. Jest to krytyczne oczywiście dla działania naszej aplikacji i czasami tutaj występują błędy no, po stronie samej hurtowni danych, tak? Bądź zasilenie hurtowni danych jakoś się nie udaje po stronie banku albo no, są błędne dane w hurtowni, bądź hurtownia ma problemy z wygenerowaniem prawidłowych danych dla naszej aplikacji. A niestety, ponieważ nasza aplikacja jest właśnie w wysokim stopniu zautomatyzowana, to naprawa często no, nie może się ograniczyć tylko do tego, że wykasujemy te błędne dane i zaimportujemy ponownie nowe, bo ten błędny import mógł już niestety wygenerować kolejne jakieś skutki. I naprawa tego nie jest też jakaś tam strasznie pracochłonna, ale przede wszystkim wymaga bardzo dogłębnej znajomości działania aplikacji, żeby wiedzieć, co w jakiej kolejności tam naprawiać, tak, to żeby wrócić do stanu poprzedniego. I więc to wymaga niestety naszego zaangażowania. I to są te takie dwa główne obszary problemów. To jest gotowe rozwiązanie. Jak wyglądają kwestie licencji? Czy bank będzie mógł w przyszłości samodzielnie modyfikować i rozwijać system, czy jest dany tylko na dostawcę? Tak, jest, dopuszczamy taką możliwość.
W praktyce żaden z naszych klientów nie zdecydował się na samodzielne rozwijanie aplikacji, ale jako firma jak najbardziej dopuszczamy udzielenie licencji na samodzielną modyfikację i rozwój programu. Arturze, powiedz mi, jak wygląda obecnie rozwój aplikacji? Czy jest ona rozwijana? Tak, oczywiście. Rozwijamy ją pierwsze w odpowiedzi na zmiany w otoczeniu prawnym, tak? I nie są to tylko zmiany dotyczące samej obsługi rejestru. Są inne też kwestie, jak RODO, czy ostatnio sprawa wakacji i zawieszeń kredytów, tak? To też wymagały pewnej analizy i modyfikacji, tak? Takie sytuacje nie były wcześniej przewidywane. Drugie źródło zmian, no to są sami klienci. Kiedy oni już przejdą ten okres niepewności, oswoją się z aplikacją, zaczynają im przychodzić pomysły na przykład na dalsze usprawnienia, jeszcze rozszerzenie tej automatyzacji o kolejne jakieś tam czynności. No to już jest, zależy od kontekstu konkretnego klienta oczywiście, w jakim otoczeniu działa tam ta nasza aplikacja. Dobrze, Arturze, dziękuję bardzo za rozmowę oraz za przybliżenie informacji o aplikacji do obsługi rejestru zabezpieczeń listów zastawnych. Ja dziękuję.